Nowoczesny sprzęt jest bardzo ważny dla funkcjonariuszy pod kątem ich działań, ale również skuteczności. Dzięki wsparciu samorządów policja może jeszcze bardziej efektywnie pełnić służbę na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu i pomagać chronić oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców gmin. Drugi prezent dla naszej jednostki w tym tygodniu. Ja tak tylko jeszcze wspomnę, że 6 grudnia przenieśliśmy się do nowego obiektu w Gościnie, nowy posterunek policji, który też samorząd gminy Gościno nam przekazał, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. No i dzisiaj drugi prezent, o którym mówimy, zakup w formule 50-50, czyli 50% Komenda Główna wkładu finansowego, 50% gmina Kołobrzeg wkładu finansowego i dzięki temu nasza komenda wzbogaciła się o nowy radiowóz. W wersji radiowozu zostały wprowadzone zmiany w oznakowaniu. Przede wszystkim zostały wprowadzone pasy fluorescencyjne barwy żółto-zielonej. Oznakowanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz widoczność policjantów wykonujących czynności na drodze. To jedyny taki pojazd będzie oznakowany w ten sposób? Na tą chwilę w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu jest to jedyny pojazd, który jest oznakowany w ten sposób, w nowej wersji oznakowania. Zakup pojazdu został zrealizowany przez Komendę Główną Policji przy wsparciu ze środków budżetu Urzędu Gminy Kołobrzeg. Jednym z zadań własnych gminy jest porządek publiczny i zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. Nie moglibyśmy tego realizować bez współpracy z policją. Ta współpraca zawsze była, jest i mam nadzieję będzie bardzo dobra. My jesteśmy specyficzną gminą, albowiem poza terenami stricte rolniczymi i inwestycyjnymi mamy również dwie miejscowości o charakterze typowo uzdrowiskowym i w okresie sezonu letniego liczba mieszkańców wzrasta aż 8-krotnie. Zatem liczba zdarzeń jest 8-krotnie wyższa. Ja chciałabym, korzystając oczywiście z okazji, bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę. Zawsze nasza policja jest niezawodna, na każde zgłoszenie bardzo szybko reaguje. Samochody Kia Sportage są wyprodukowane w ramach nowej generacji modelu. Dodatkowo pojazdy są wyposażone w manualną skrzynię biegów, czujniki i kamerę cofania, apteczkę pierwszej pomocy z rozszerzonym i wyposażeniem, koło dojazdowe, a także system łączności radiowej dedykowany dla policji.